Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, nie jesteście w stanie swoimi epitetami obrazić mnie. Po prostu nie jest to możliwe. Z wielką radością przyjmuję różne państwa epitety. Bardzo dziękuję za komplementy, jeśli chodzi o moją kuchnię, ale chciałam państwa poinformować, że rzeczywiście świetnie gotuję mojej rodzinie. Mam męża, dwóch synów, dwie synowe i piątkę wnuków. I dla nich wspaniale gotuję. Natomiast wracając poważniej, chciałam tutaj odpowiedzieć na, rozumiem, taką metaforę, której użył pan poseł Braun, czy warto umierać za Trybunał. Panie pośle, odpowiem, że jednym z elementów, znaczy procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest ślubowanie przed prezydentem. To nie jest tylko zwykły taki uroczysty akt, to jest ten warunek, który stanowi o tym, że mogę być sędzią, ale jest to ślubowanie, w którym ślubuję służyć narodowi polskiemu. I pomimo tego wszystkiego, tych obraz i tak dalej, przekleństw, to ja naprawdę traktuję to poważnie i ja służę narodowi polskiemu i zamierzam dotrzymać po prostu słowa. Natomiast chciałam państwu powiedzieć, że żyjecie państwo w świecie ponowoczesnym, w świecie takiej narracji. Wydaje wam się, że jeżeli stworzycie pewną narrację, a więc powiecie, nie jesteś prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to istnieje. Nie mylicie się państwo. Proponuję poza filozofią postmodernistyczną czytać klasyków filozofii, a zacząć od Monteskiusza, Trójpodział władzy. Są świetne publikacje profesora Stawrowskiego, który tłumaczy, czym jest niezależność i niezawisłość sędziowska. I kiedy sędzia staje się niezależny, niezawisły, nie w momencie, kiedy jest wybierany, kiedy wychodzi na salę sądową i na tej sali sądowej zaczyna orzekać. Wtedy wytwarza w sobie poczucie niezależności i dokonuje oceny, czy jest niezależny. A to jest kolejna rzecz. Na zakończenie, szanowni państwo, chciałam państwu powiedzieć, że swoją uchwałą, korzystając z immunitetu materialnego, podżegacie organy państwa do popełniania przestępstwa, nieuznawania orzeczeń legalnego organu konstytucyjnego. I jest mi wstyd, że taka sytuacja istnieje i absolutnie nie przyjmuję do wiadomości tego wszystkiego, co państwo opowiadacie. A pani sędzi, obecnie poseł, chciałam odpowiedzieć, że wyrok, na którym państwo uparcie się powołujecie, to jest wyrok nie dotyczący konkretnych uchwał, tylko dotyczący oceny ustawy, zgodności ustawy z konstytucją. Co do uchwał podjętych przez Sejm, zapadły dwa orzeczenia w Trybunale Konstytucyjnym. Ale może pani, gdyby pani trochę słuchała, to mogłaby pani potem ciekawsze wnioski wyciągać. I cała rzecz polega na tym, że te uchwały, w tych uchwałach... Wie pan, panie pośle, ja powiem tak, jeszcze bardzo raz panu powiedziałam. Panie pośle, naprawdę nie wyprowadzicie mnie z równowagi, nie jesteście w stanie. Uważam, że jest to pewien rodzaj doświadczenia, taki kabaret, no ale no nie róbmy z Sejmu kabaretu. Ja proponuję posłuchać tego, co chciałam państwu, przepraszam, że podnoszę głos, ale proponuję posłuchać konkluzji. Dwa postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Jedno postanowienie jeszcze Trybunału Rzeplińskiego. Drugie postanowienie Trybunału Przyłębskiej. Jedno i drugie stwierdziło jednoznacznie. Nie ma podstawy prawnej do oceny indywidualnych uchwał wyboru sędziego. I proponuję na tym zakończyć. Dziękuję państwu bardzo. Wszystkim państwu dziękuję bardzo i za słowa wsparcia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nad informacją nie przeprowadza się głosowania.
stwierdzam, że Sejm zapoznał się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 roku, druki numer 204 i 230. Proszę pana posła Andrzeja Szewińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. No dobrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie z przeprowadzenia pierwszego czytania przez Komisję Obrony Narodowej oraz Komisję Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 roku. Procedowana ustawa wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęcia procesu ratyfikacji zawieszenia przez stronę polską członkostwa we wspomnianym traktacie. Traktat zakłada redukcję uzbrojenia konwencjonalnego posiadanego przez państwa członkowskie NATO oraz państwa byłego Układu Warszawskiego. Dnia 7 listopada 2023 roku państwa członkowskie